Ale robimy sympozja. W chwili obecnej trzech braci będą brać udział w sympozjum. Sympozjum z psalmu 81, drugiego wierszy. I jako pierwszy na temat symbologia tron w zastępstwie za brata Władysława Sowi usłuży brat Łotysz Michał Pośmiewak. Drogo umiłowani, Pan nasz Jezusie, Jezusie, bracia i siostry, sprawi wielką przyjemność stanąć w Was i podzielić się swoim bratem. Gdziekolwiek miałem przywilej podzielić z Bogiem do Pana, a po naszych konwencjach letnich dwa miesiące się braci na wschodzie, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Łotwa, Litwa, a w kraju prawie odniosą wszystkie zgromadzenia, dlatego zgromadzenie ze wschodu i w Polsce macie tyle serdecznie chrześcijańskim pozdrowienia, że pozytywy łaski w całym państwie. Już wiadomo, jaki mamy temat, a więc wspaniały tekst rocznego kodu. Psalm 81, wiersz 2. Wesoło śpiewajcie Bogu, mocy naszej. Wykrzykujcie Bogu jak Bogu. Z angielskiego róbcie radosny chaos. Tekst rocznego kodu jest tak wspaniały, który daje poselstwo prawdy dla ludu Bożego, co mamy czynić, aby Boga chwalić. Służyć mu w głoszeniu prawdy. To radosne wykrzykanie, a jak wiersz czwarty potwierdza w tym psalmie, jest związany z trąbieniem. Zatrąbcie trąbę na nowiu miesiąca czasu złożonego dzień święta naszego uroczystego. Największe święta uroczyste, tak zwane święta trąbienia, specjalne święto trąbienia, to było na Nowy Rok Żydowski, pierwszego tydzień. Nowy Rok Żydowski, nazywało się święto trąbienia, święto trąb. Cóż symbolizuje trąba, aby trąbić w nią i rozważać wspaniałość boskiej istoty, jego przymiotu, jego charakteru. Trąba symbolizuje nam poselstwo. Poselstwo prawdy, jakie nam udzielił, głoszenia tym, co mają uszy posłuchania. Trąbienie to rozglaszanie tego poselstwa. W pierwszym rzędzie to poselstwo prawdy, jakie nam Bóg dał do głoszenia, ono nie jest popularne dla świata. I czasami bywa, że z tego tytułu się zniechęcamy, gdy świat nie przyjmuje tak pięknej prawdy Słowa Bożego, jakie Bóg dał nam od przywilej głoszenia. Ale tekst nakłada na nas powinność nie zniechęcać się, tylko mówi radośnie ogłaszać, trąbić tą symboliczną trąbę. Ta trąba, którą ogłaszano, ten uroczysty Nowy Rok Żydowski, to była trąba z Baraniego Rogu, tak zwany szofar. I właśnie, który umie pięknie grać, to wyciąga wspaniałą melodię, dźwięczny głos, daleko słyszący. Lecz widzimy, że były różne okazje trąb i specjalne przy
przykazanie boskie dane Mojżeszowi, aby zrobił specjalne dwie srebrne trąby. O nich wspomina nam czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 10, od wiersza 1 do 10. 10 rozdział, od 1 do 10. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, spraw sobie dwie trąby srebrne. Robotą ciągnioną uczynisz je, których używać będziesz do zbudowania ludu i gdyby się wojsko ruszyć miało. A gdy zatrąbią mnie, wtedy się do ciebie zbierze wszyscy lud ku drzwiom namiotu zgromadzenia. A jeśli by jedną tylko trąbę zatrąbiono, wtedy zejdzie się do ciebie, zajmą się do ciebie książęta i hetmani wojsk i serce. Gdyby zaś zatrąbiono głos przerywając, wtedy się ruszy powóz leżący na wschód słońca, a gdy drugi raz zatrąbią głos przerywając, wtedy się ruszy powóz leżący na południu. Z przerywaniem trąbić będą i się ruszyć będą mieli. Ale gdy zwoływać będzie lud, będziecie trąbić, będziecie, a nie będziecie przerywać. A synowie Aaronowi kapłani trąbić będą w trąby i będzie wam to za ustawę wieczną potomstwie waszym. A gdy wyciągniecie na wojnę ziemi waszej przeciwko nieprzyjacielowi, który wam trafi, z przerwaniem trąby trąbić będziecie. A przyjdziecie na pamięć przed Panem Bogiem waszym i zachowanie będziecie od nieprzyjaciół waszych. W dzień także wesele waszego, w święta uroczyste wasze i na nowiu miesięcy wasze będziecie trąbić w trąby przy ofiarach waszych całopoleniach, przy ofiarach waszych spokojnych. Przybicie was na pamięć przed Bogiem waszym, ja Pan Bóg wasz. Wiadomo, że te trąby, dwie srebrne, uczynił nie osobiście Mojżesz. Mojżesz tylko dostał rozkaz od Boga. Wszystkie sprawy z budową przybytku, tak jak sprawa tych też i trąb, uczynili dwaj główni, przez Boga użyci, Ducha Święte napełnieni, jak potem czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 31, od wiersza 1 do 6. 31 rozdział, od 1 do 6. Potem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, oto wezwał z imienia Bezalela, syna Hurowego z pokolenia Judy. Napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, umiejętnością we wszelakim rzemieślach. Udowcipne w wymyślaniu cokolwiek może być urobione ze złota, srebra i z miedzi. Do rzucania kamienia na osadzenie i na wyrobienie drzewa ukrystalnił każde roboty. Oto ja przydałem Oholiaba, syna Achijoszowego, z pokolenia Dan, a w serce każdego dowcipnego dałem mądrość, aby zrobił wszystko, co ci przykazał. Któż jest ten wykonawcą tego polecenia? Bezalel. Bezalel nam przedstawia naszego Pana, który miał powinność troszczyć się o rozwinięcia Kościoła w jego wieku i danie praw na czasie Kościołowi poświęcony. Natomiast specjalny pomocnik, Aholia, to czołgowie siedmiu gwiazd, a ich było 49 przez cały wiek Ewangelii. Poczynając od 12 apostołów, kończąc posłanikiem parocji Batem Roselem i posłanikiem Iwani Batem Johnsonem. Natomiast dowcipni, czyli jeszcze pomocnicy, to są
generalni starsi, pierwszymi, posiłkowi pierwszymi ewangeliści i specjalni pomocnicy członków wierzchów. Tych używał Pan przez cały wiek Ewangelii i do dziś używa na budowę ludu Bożego, do znajomości prawdy, pomocy życia poświęconego. Te dwie trąby były zrobione z jednej sztuki srebra. Cóż to może nam symbolizować? Dwie rzeczy. Że jedno źródło prawdy, gdyż srebro symbolem prawdy, trąby symbolem posłannictwa prawdy, a wobec tego prawda jest zawarta w Biblii, w Piśmie Świętym. Biblia jest źródłem dla symbolicznych dwóch trąb, dla dwóch części, tak w Starym, jak w Nowym Testamencie. Dlatego jest drugie znaczenie, dlaczego z jednej sztuki, więc z tego srebra, te dwie trąby. Że jest harmonijność i związek obu części Pisma Świętego, tak Starego, jak Nowego Testamentu. Natomiast posługiwanie się w trąbie mamy różne okazje w Izraelu, jakie Bóg dał dla narodu żydowskiego jako narodu wybranego. I tak zauważmy. Pierwsze to, gdy przymierze zakonu wchodziło w życie, inauguracja przymierza zakonu, trąbiono długie trąbienie, aby cały Izrael o tym donośnym akcie przymierza zakonu wejścia w życie mógł być powiadomiony. Czytamy o tym. Druga księga Mojżeszowa, 19 rozdział. W 19 rozdziale. I czytamy wiersze 13, 16, 19 i 20. 13. Nie pnie się wolenka, ale kamieniem ukamienują go, albo przebiją strzelając, gdy przewłocznie trąbić będą, niech nikt nie wstąpi na górę poza wyjątkiem Mojżesza i Arona. Przewłocznie, czyli długo trąbili. 16. Stało się wtedy dnia trzeciego poranu, że były brzmienia, błyskawice, gęsty obłok nad górą i głos trąby bardzo potężny, a bał się wszyscy lud, który był w obozie. 19. A gdy się głos trąby im dalej, tym bardziej rozlegał, Mojżesz mówił, a Bóg mu odpowiadał głosem. Wiersz 20. I stąpił Pan na górę Synaj, na wierzch góry, i wezwał Pan Mojżesza na wierzch góry i wstąpił tam Mojżesz. Trąbienie, czynienie inauguracji przymierza zakonu jest wspaniałym obrazem na inaugurację przymierza nowego. Poselstwo prawa. Siódmej trąby, jubileuszowej trąby, obwieszcza inaugurację przymierza nowego. Siódma trąba rozbrzmiewa przez cały ciąg tysiąca lat. Od roku 1864, poczynając prawdę, jaki Pan dał przez brata Lucela sześć tomów w strażnicę, następnie tomy brata Johnsona i teraźniejsze prawdy, dalszy ciąg trąbienia drogi Bracioli, dalej brat Gorkę, obecnie brat Herman i dalej będzie trąbienie po powstaniu kroków uczonowodnych do końca tysiąca lat w roku 2874. To jest ta wspaniałość inauguracji przymierza nowego, które będzie prawem, jak uzyskać żywot wieczny dla całego świata ludzkości. Cieszymy się, że ta trąba inauguracyjna przymierza nowego dotarła do nas. To jest to poselstwo prawdy. I mamy powinność dalej trąbić tą trąbę, głosić to pierwsze.
kino, to był jubileusz, 50. rok. Też był powieszany przez trąbienie w trąbie. Czytamy o tym, trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 25, wiersz 9. 25:9. Wtedy każe zatrąbić trąbę huczną miesiąca siódmego, dnia 10 tegoż miesiąca, w dzień oczyszczenia, każecie zatrąbić trąbę po wszystkiej ziemi waszej. A więc trąba jubileuszowa, czyli poselstwo prawdy Pana, we której obecności obwieszcza ten wielki jubileusz pozafiguralny, który trwa nie jeden rok, ale 1000 lat. Kapłani obwieszczali trąbiąc tą trąbę, czyli maluczkie statko w Paruzji w okresie 40 lat, od roku 1874 do roku 1914, obwieszczało on wielki pozafiguralny jubileusz. Inny fakt trąbienia trąby przez kapłanów to mamy opisane w Księdze Jozuego w rozdziale 6, wiersze od 4 do 9. 6 rozdział od 4 do 9 mówi tak. Przytem 7 kapłanów poniosą 7 trąb z rogu baranich przed skrzynią. A dnia siódmego obejdziecie miasta 7-kroć, a kapłani trąbić będą w trąbę. A gdy przełącznie trąbić będą w trąbę z rogu baranich, skoro usłyszycie głos trąby, wszyscy ludu, czyli okrzyk bardzo wielki. I upadnie mur miasta na miejsca swe i wniesie lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stał. Wtedy wydawszy Józef, syn Nunów, kapłanów, rzekł do nich: weźmijcie skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech niosą 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pańską. Potem rzekł do ludu: idźcie, obejdźcie miasto, a zbrojni niech idą przed skrzynią. A gdy to Józef ludowi powiedział, 7 kapłanów, wziąwszy 7 trąb z rogu baranich, szli przed skrzynią Pańską i trąbili w trąby, a skrzynia przymierza Pańskiego szła za nimi. A zbrojni szli przed kapłany, trąbiący trąby, ostatek też ludu pospolitego szedł za skrzynią, gdy idąc trąbiono w trąbę. Oraz wiersz 13, 16 i 20. A 7 kapłanów, wziąwszy 7 trąb z baranich rogów przed skrzynią Pańską, idąc i trąbiąc trąby, a zbrojni szli przed nimi, ostatek też ludu pospolitego szedł za skrzynią Pańską, gdy idąc trąbiono w trąbę. 16. I stało się, gdy 7 raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Józef do ludu: krzyczcie teraz, abym Pan podał wam miasto. 20. Wtedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąbę, albowiem gdy usłyszał lud głos trąb, krzyczał lud wielkim głosem i upadł mur na miejsce swe i wszedł lud do miasta, każdy przeciw miejscu, gdzie stało w ziemi miasto. Tu 7 dni obchodząc miasto Jericho, trąbiąc, a w 7 dzień 7-kroć okrążali miasto. I wielki krzyk ludu, także upadły mury miasta. Lud zdobył miasto Jericho, no i wyzwolona była Rahab. To jest też piękny symbolizm. Tych 7 kapłanów, 7 trąb, to to samo co 7 trąb, 7 aniołów, 7 zborów, czyli całej Ewangelii, 7 okresów rozwoju, tamtu 7 kapłanów, 7 trąb, 7 dni, czyli 7 okresów rozwoju Kościoła Chrystusowego, poselstwo prawdy wokół systemu nominalnego, symbolicznego Jericha, to poselstwo objawiało, co się dzieje złego w tym systemie Babilonu. Natomiast 7 dzień, 7 okres Laodycea, w którym żyjemy od wtóru obecności Pana, 7 kroć liczba zupełna obchodzenia i mury miasta padły.
Czyli Babilon, symboliczne Jerycho, ma dwa upadnięcia. Wiosna, rok 1878, o którym mówi objawienie 18 rozdział, 7-4. Upadł Babilonowi. Czyli Babilon stracił łaskę Boga jako jego mówcze narzędzie. W tym sensie upadł. Pierwsze upadnięcie, czyli utrata łaski Bożej przez system papiesko-protestancki. Natomiast oczekujemy fizycznego jego upadku. Fizyczny upadek systemu Babilonu papiesko-protestanckiego stanie się w światowej rewolucji, która jest bardzo bliska i będzie wielki okrzyk, czyli zwycięstwo ludu Bożego, gdy zginie system odstępczy, co przygotował tak lud Boży przez wiele, wiele wieków. To upadnięcie fizyczne jest wspomniane w objawieniu 18 rozdział, wiersz 21, 18:21. Anioł mocny poniósł Babilon jako kamień męski do góry. Tym mocnym aniołem jest nasz Pan jako obecny Król. Pozwala, że Babilon fizycznie idzie w górę, aby było większe i doczniejsze upadnięcie, wrócenie do morza, symboliczne mas, rewolucyjne, symboliczne morze, zginie raz na zawsze Babilon, tak jak symbolicznie kamień męski rzucony pośród wód morza. Przedstawia nam w pierwszym rzędzie wielką kompanię, która była w szeregowych członkach w systemie dużego Babilonu Wielka. Ale wiemy, że członków wielkiej kompanii nie ma, a poza wybranej Wielko jeszcze fizycznie nie upadł. Czyli w drugim znaczeniu Rahab napisała podejrzaną grupę w Babilonie papiesko-protestanckim. Czyli ci członkowie podejrzaną grupę, co dziś są w systemie papiesko-protestanckim, dopiero będą wyzwoleni, gdy runie ten system. Tak jak Rahab była literalnie wyzwolona, gdy runęły mury miasta Jerycho. Czyli mamy naszych drogi braci w Babilonie, w symbolicznym Jerycho, członków podejrzaną grupę pokazanych w Rahab. Bo jeszcze jest inny obraz, to Herb Najwyższy Kapłan, który przesyła też podejrzano do mnie w Babilonie, aż dwaj synowie jego będą zabici, czyli gdy skończą urzędowanie krew katolicki i protestancki jako symboliczni dwaj synowie, w ten czas będzie Herb wyzwolony i oni opuszczą te stanowiska, jak one jeszcze dziś piastują w tym systemie. Jeszcze mamy wspaniały inny symbol trąbienia w Księdze Sędziów. W Księdze Sędziów w rozdziale 6, wierszu 34. Ale duch pański przyjął Gedeona, który zatrąbiwszy trąbę zwołał w domu Abizorowego do siebie. Gedeon w tym wierszu symbolizuje nam naszego Pana Wielkowangelii, co dał poselstwo prawdy przez całe Wielkowangelii, aby wybierać lud Boży na trąbę jubiluszową, na trąbę Gedeonową, przepraszam. Czyli tu jest działalność Pana Wielkowangelii, dawania prawd ludowi pańskiemu przez całe Wielkowangelii. Ale mamy specjalne, drugie zajście z Gedeonem, i bardzo szczególne ma swoje wypełnienie, które brzmi w 7 rozdziale tej księgi od wiersza 16 do 22. 7 rozdział od wiersza 16 do 22 czytamy. Rozdzielił wtedy onem 300 mężów na przywódcę i dał trąbę w ręce każdemu z nich i zwany trze pochodnią pośrodku zbawy. I szedł do mnie. Co ujrzycie, że ja uczynię, toż uczynię, bo oto ja w niej idę w przodek obozu, Gedeon, a co ja uczynić będę, toż i wy uczynicie pierwsza setka
300 bojowników niebieskich. Gdy zatrąbię w trąbę, jak i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy też wy zatrąbicie w trąbę około wszystkiego obozu i będziecie mówili: miecz pański, Gedeon. A tak szedł Gedeon i 100 mężów, którzy z nim byli, w przodek obozu. I się zaczęła średnia straż, zaraz po przyniesiona straż i trąbili w trąbę, a potupili dzbany, które w rękach swych mieli. Zatrąbiły też one 3 hufy w trąbę, czyli 2 pozostałe, 2 setki z tych rycerzy. Potupili dzbany, wziąwszy w lewą rękę swoją pochodnię, a w prawą rękę swoje trąby, aby trąbili, wołając: miecz pański, Gedeon. I stanęli każdy na miejscu swoim koło obozu, a stworzył się wszystek obóz, krzycząc, uciekali. A gdy tedy trąbili oni 300 mężów trąby, obrócił pan miecz jednego przeciw drugiego we wszystkim obozie. A tak uciekło wojsko aż do Becywa, Sereta, aż do granicy Abernechola w Tamar. Kiedy wypełniło się to trąbienie Gedeona, jego setki i dwie następne setki razem 300. Gedeon, tak jak w pierwszym wypadku, przesadzał naszego pana, a 300 maluszkie statko w okresie od 1914 roku, ściśle od 20 września rok 14 do 3 listopada roku 1916. Czyli 2 lata i 1 miesiąc, symboliczne trąbienie Gedeona i 300. Gedeon przesadza naszego pana, 300 wierne maluszkie statko. Czemu właśnie podzielili na 3 hufce po 100? Czyli w tej pracy publicznej głoszenia prawdy, symbolicznego trąbienia, pierwszy hufiec na czele z Gedeonem to byli ochotnicy, bracia i siostry ochotnicy w Paryżu. Bracia i siostry, nie tylko sami bracia, nie tylko słudzy, ale bracia i siostry. Ochotnicy z gazetami. A gazetki miały takie tytuły: Walka Armagedonu, uciśnienie przez Armagedon, finanse w żon, chleb i ich fałszywe pełnomocnictwo przez wylewanie oleju na jego. Wojna i co dalej? Świat się ma. To były właśnie gazetki, w tym czasie ochotnicy roznosili. I na tych gazetkach było zaproszenie na wykłady publiczne jednocześnie. Czyli pierwszy mówiec to właśnie bracia i siostry z gazetkami, których wielu słowa bratuce przygotowała do pracy publicznej. Drugi mówiec to pielgrzymi. Drugi mówiec na czele z bratem Brusselem. Bratusel pierwszy wygłosił kazanie 20 września roku 1914 na konwencji w godzinach wieczornych w niedzielę w miejscowości Fort Worth. Armagedon, walka Armagedona. To kazanie było szczególnym kazaniem, gdyż bratusel wysłał kopię tego kazania kilka dni wcześniej z przeznaczeniem, aby na czas dotarło to kazanie, gdy będzie 20 września wygłaszał bratusel to kazanie. Czyli obliczył, ile trzeba będzie pocztą dostać do cara Rosji, do kajzera niemieckiego, do innych władców świata, aby im wysłać kopię tego kazania, żeby mieli kopię, gdy on będzie wygłaszał 20 września roku 1914. Następnie przez 3 dni 2000 gazet ogłosił kopię tego kazania całemu światu. Tak historycznego wydarzenia w tym czasie stało historia świata o prawdzie, zademonstrował pan prawdę takiego wydarzenia, drugiego nie było w historii chrześcijaństwa. A ostatni wykład z tej serii bratusze wygłosił 7 dni przed śmiercią, 24 października roku 1916. Natomiast udział brata Johnsona w tej działalności publicznej rozpoczyna się 8 listopada roku 1914.
Paweł 1:16. Ksiądz miał przeważnie trzy rodzaje wykładów w tej pracy publicznej. A mianowicie walka Armagedonu, bo to był centralny temat w tym czasie. Wojna w proroctwie i świat się pali. To były tematy dla tysiącowych. Inni bracia pierwszymi również w tym okresie czasu, co byli członkami Kościoła, ale ktoś powie, no a kto wiedział z nich, czy wszyscy kiedyś mi brali udział? A tam nieliczni z nich tylko byli członkami Kościoła. A prawie wszyscy brali udział z pielgrzymów. Dlaczego mówimy tylko członkowie Kościoła brali udział w tej pracy? Pielgrzymi. Bo inni brali z odpowiednim stanem serca, to już Paweł rzucił, że nie są członkami Kościoła. Inni brali w początku, a to był kryzys finansowy, stąd trzeba było pokrywać koszty podróży z własnych pieniędzy braci pielgrzymów. Więc wielu już opuścił ręce, rozpoczęli dalej, już te pracy nie wykonywali. I dlatego tylko golili, oddali członkowie Kościoła pielgrzymi. Rozpoczęli tą pracę i dokończyli. Poczynając bardzo Lucerem 26, rok 14, kończąc bratem Johnsonem 3 listopada 1916. Co było atakowane przez tych czystych? Boska władza królów, kleru, arystokracji i świata pracy. A przecież wybuchła wojna. To samo przemawiało, że coś jest nie w porządku z tą boską autoryzacją królów, kleru, arystokracji, duchowieństwa, świata pracy, bo się bali świat, wojna światowa, pierwsza wojna światowa. Czyli tłem do poselstwa prawdy był wybuch wojny. Lecz, drodzy, podobna jest dziś sytuacja, jaka była wówczas. Świat się pali, finanse drżą, nie ma środków na uleczenie społeczeństwa, to jest widoczne. Czyli dowód, że stoimy bardzo blisko, że znów będzie poselstwo prawne na szeroką skalę głoszone, gdy runie w krwawej rewolucji system kościelno-kapitalistyczny. Teraz trzeci głupiec. Trzeci głupiec to kolporterzy. Bracia i siostry jako kolporterzy z czwartym domem, nie z inną publikacją, oni idą sprzedawać to. W tej pracy trzeba było tylko mieć właśnie czwarty dom. Najpomniejszy materiał to uderzenie Jordanu. Tej pierwszej marki domu. Wysłanie przepływu nad głową poza Azazela. Są różne obrazy tą pracę publiczną od roku 14 do 16. A czwarty to ma wspaniały materiał. Obalenie Królestwa Diabła, a po nim Królestwo naszego Pana wspaniałe. Więc tak wygląda, drodzy, sprawa z Gedeonem i trąbieniem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, mamy dział. Czas jest krótki. Piękny roczny godło, trąbmy w tą trąbę siódmą, ostateczną, aby Królestwo Diabła upadło, a przyszło Królestwo naszego Pana, czego zwycięstwa i chwały Królestwa życzę Wam wszystkim, lubię sobie na tym łączy. Mojżesza usłuży brat Joniec, Bronisław Oświęta. Drodzy braterstwo, jeśli z kimś miałem przywilej jeszcze się przywitać, to z tego miejsca pragnę serdecznie przywitać wszystkich w imieniu Pańskim. Drodzy braterstwo, myślę, że współczujecie mi, że chodząc tutaj w to miejsce, po takim mówcy jak brat Michał, kolana drżące, serce głośno bije, ale żołnierz Chrystusowy musi zdobyć się na odwagę. Dlatego też myślę, że Pan pomoże mi i Wy również. Drodzy braterstwo, tak jak już właśnie była zapowiedź, przypadło mi w udziale omówić z Wami wspólnie temat pięć Mojżesza. W oparciu o Psalm 81,
jak również z gór Pana we Wrocławiu, mój syn, synowa, przesyłają wam braterskie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc wam wielu błogosławień Bożych. A więc tak już wspomniałem, pieśń Mojżesza w oparciu o psalm 81, a wiersz 2. I drodzy, jak już było wspomniane, nasz podstawowy werset, jak widać, jest radosnym zaproszeniem do śpiewania pieśni na cześć i chwałę Najwyższego Boga. Słowo pieśń to nie tylko zbiór rymowanych wyrażeń mających kadencję muzyczną, ale drodzy, tak w Piśmie Świętym, jak i w wielu innych miejscach, ma ono szersze znaczenie i zastosowanie i odnosi się do radosnego posłannictwa, a w naszym przypadku posłannictwa Ewangelii, wesołej nowiny o nadziei, zbawienia i znajomości boskiego planu. Drodzy bracia i siostry, to jest wspaniałe śpiewanie i dlatego też to poselstwo jest tą piękną pieśnią, jak mówi nam psalmista w 108 psalmie, a werset 4, czytamy tam takie znamienne słowa. Psalm 108, a werset 4. Wysławiać Cię będę między ludźmi, Panie, a będę śpiewał między narodami. A więc gdybyśmy to dzieli literalnie, śpiewanie między narodami, to byłoby to trochę niedorzeczne. Ale właśnie psalmista Dawid, znamy jego z wielkiej gorliwości i z pragnienia wysławiania Najwyższego Boga. On dlatego napisał te wspaniałe psalmy, których mamy tak wiele w naszych Pismach Świętych. Dlatego też i powiada on, że będzie on śpiewał między narodami. A w 45 psalmie, a wiersz 2, on mówi następujące słowa. Wydało serce moje słowo dobre, rozprawiać będę pieśni moje o Królu. Język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. A więc, drodzy, widzimy, że on bardzo starał się i radował się z tego powodu, że może on wysławiać w wielkim zgromadzeniu nasz Najwyższego Boga Jehowę. Ponieważ, drodzy, on doznał, że Pan jest dobry i miłosierny. Dlatego wszyscy ci, którzy doznali, że dobry jest Pan, doznali radości, której żaden z ludzi ani dać, ani odebrać nie może. Dlatego też, drodzy braterstwo, nie tylko oni literalnie wargami śpiewają, ale całe ich życie jest jedną wielką pieśnią uwielbienia i dziękczynienia Bogu i Chrystusowi. Pieśń ta kipieć będzie jak źródło wody żywej. Przy każdej okazji, kiedy tylko pojawią się uszy, które będą chciały tej pieśni posłuchać. Takie właśnie oczyszczone, usprawiedliwione i poświęcone serce okazuje wdzięczność i ocenę dobroci Bożej i pragnie całemu światu niemal opowiadać, jeśli by to było tylko możliwe, o błogosławionych i radosnych nowinach planu Bożego. Mają oni temat do rozmowy, który nigdy się nie kończy. Temat ponad wszystkie inne tematy, jako pieśni, którymi napełniają swoje serca i umysły. Pewnie wielu z nas wie, drodzy braterstwo, że kiedy chcemy zaprosić do naszego domu w gościnę naszą fizyczną rodzinę, biologiczną rodzinę, to oni powiadają najczęściej, po co my tam pójdziemy, a masz jakieś gości? No tak, mam. To po co ja tam pójdę? Przecież wy będziecie tylko o tym mówić. Nie ma innego tematu. Nie można kawałków, niczego, a jest tylko jedynie o Biblii i o Biblii. Otóż właśnie tym są zajęte nasze umysły wszystkich tych, którzy pragną śpiewać tą wspaniałą pieśń. Dlatego psalmista zachęca mówiąc, wesoło śpiewajcie z wykrzykaniem Panu. Ciekawość budzi, drodzy, do kogo skierowane były te słowa zachęty. Kto, na czym, jaką pieśń
miał grać i śpiewać? Odpowiedź znajdujemy w Objawieniu w 14 rozdziale, a werset 2 i 3. Księga Objawienia, 14 rozdział, a werset 2 i 3. Czytamy następujące słowa. I słyszałem głos z nieba, jako głos wielu wód, jako głos gromu wielkiego. I słyszałem głos cytrystów grających na cytrach swoich, a śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą i przed płonnym czworgiem zwierząt i przed starcami. A żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych 144 tysięcy, którzy są z ziemi wykupieni. Ale drodzy, jeszcze nie mamy jednej informacji, a którą znajdujemy w 15 rozdziale Objawienia, a wiersz 3 i 4. Czytamy. A śpiewamy pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń barankową mówiąc. Wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał, Panie? I nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Drodzy braterstwo, jak mogliśmy zauważyć w obydwu tych odczytanych ustępach Pisma Świętego, słyszymy, że to radosne zaproszenie zostało przyjęte, a śpiewali, powiada, i grali na cytrach i harfach pieśń nową. Te instrumenty reprezentują nam Biblię. Ktoś by mógł powiedzieć, no bracie, wczoraj brat Woźnicki mówił co innego, że to lampa reprezentuje Biblię. Otóż drodzy, wiele rzeczy reprezentuje Biblię. Również te instrumenty, na które grało i śpiewało małe statko. 144 tysiące wykupionych z ziemi. Za okupową wartość i zasługę naszego Pana, która w pierwszym rzędzie była za nich przypisana. To właśnie oni, lud muzykalny i lud osobliwy, jak mówi psalmista w 89 psalmie, a wiersz 16, błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój, Panie, w światłości oblicza Twego chodzić będą. Apostoł Jan zapisał, że tej pieśni nikt nie mógł Cię nauczyć. Przez to, drodzy, powinniśmy rozumieć, że nikt inny z poświęconych nie ogłaszał tego radosnego poselstwa z taką gorliwością, z takim zapałem i radością, w takim duchu, jak małe statko to czyniło. Ta nowa pieśń okazuje się bardzo starą historią, lecz niestety tak wypaczoną, przekręconą i zapomnianą, zakrytą przez ludzkie tradycje, przesądy, błędy i diabelskie nauki, że gdy teraz jest ona odsłoniętą ze średniowiecznej ciemności, wydaje się, jakoby była nową pieśnią. Stąd być może to słuszne przysłowie, że prawda dzisiaj jest bardziej dziwna i trudna do przyjęcia, aniżeli błąd i zwykłe urojenie. Ta nowa pieśń dzieli się, drodzy, jakoby na dwoje. Pieśń Mojżesza ogólnie utożsamiana ze Starym Testamentem i pieśń Baranka podobnie utożsamiana z Nowym Testamentem, czyli restytucja i wysokie powołanie. Inaczej mówiąc, dwa wspaniałe, radosne posłannictwa o zbawieniu człowieka. Wybór i wolna łaska. Ale drodzy braterstwo, choć Biblia generalnie dzieli się na dwie części, Stary i Nowy Testament, jednak jest ona wspaniałą całością, nawzajem się przenikającą i uzupełniającą. Że nie sposób zupełnie oddzielić tych dwóch posłannictw, jak możemy to zauważyć, że niektóre myśli nakładają się choćby z pierwszej części i nakładają się w drugiej części. Podobnie te dwie najważniejsze jej doktryny dotyczące zbawienia Kościoła i świata nie dadzą się zupełnie i kategorycznie od siebie oddzielić.
jednej strony dzieli ich ogromna ilość diametralnych różnic, to z drugiej zaś strony może dotyczyć to z drugiej zaś strony one nawzajem się przenikają, one się zazębiają, one się przeplatają. Dlatego pieśń Mojżesza nie może dotyczyć tylko i wyłącznie Starego Testamentu, a pieśń Baranka nie może dotyczyć wyłącznie Nowego Testamentu, ponieważ sama Biblia sprzeciwia się takiemu podziałowi. Jak możemy zauważyć, że już apostoł Piotr powiada, że o wspaniałym posłannictwie dotyczącym Kościoła już było napisane w Starym Testamencie przez proroków. I apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a werset od 9 do 12 czytamy: odnosząc koniec wiary waszej i zbawienie dusz, o którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyśmiała, prorokowali, badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. A więc widzimy, apostoł Piotr tutaj nam potwierdza, że już w Starym Testamencie było wiele przepowiedni prorockich odnośnie przyjścia Mesjasza i odświeżeń i wielu rzeczy związanych z tym wielkim, wspaniałym powołaniem. Tak jak już wcześniej przedstawił mi przedmówca, że mamy to pokazane w symbologii trąb. Że choć było ich dwie, to one, drodzy, wykonane były robotą ciągnioną z jednej sztuki srebra. Czyli z jednej skarbnicy prawdy, którą jest Biblia. Oprócz wielu innych trąb i trąbień wspomnianych w pierwszej części, używanych i praktykowanych w Izraelu, podczas różnych świąt i okazji, które czasami symbolizowały inaugurację Nowego Przymierza, innym razem okres tysiąclecia i wolność dla ludu, to pierwsza trąba z czwartej Księgi Mojżeszowej, 10 rozdziału, symbolizuje nam, drodzy, posłannictwo o restytucji. Czyli pieśń Mojżesza, który reprezentuje naszego Pana jako wykonawcę woli Bożej. Wykonanie przez Niego tych dwóch trąb symbolizuje rozwinięcie przez naszego Pana dwóch posłannictw w wieku Ewangelii. Powstałoby, drodzy, pytanie, dlaczego tak ważny zarys boskiego planu, jak restytucja czy wysokie powołanie, eksponowany jest w tym obrazie jako pieśń? Otóż, drodzy, pieśń jest to utwór wokalny zbudowany z odpowiednio dobranych myśli i słów, tworzących spójność i harmonię, dających się śpiewać i grać w solo i w zespole, przynoszący radość i zadowolenie tak wykonawcom, jak i wszystkim tym, którzy śpiewają, a także i tym, którzy je rozumieją i słuchają. I analogicznie do tego boski plan wieków objawiony w Słowie Bożym jest podobnie logiczny, spójny i harmonijny, zbudowany w pewnych myśli i zarysów pozostających w zgodzie ze sobą, w zgodzie i harmonii z wszystkimi doktrynami i przepisami Słowa Bożego, a także z charakterem Jego boskiego autora, powodujący zadowolenie i radość z nadziei, jaka płynie z tegoż właśnie planu. To zapewne miał na myśli psalmista, pisząc ten natchniony wiersz, który jest podstawą naszych rozważań. To posłannictwo, drodzy bracia i siostry, o restytucji ze szczególnym naciskiem i troską było proklamowane przez członków malowskiego.
tego statka w okresie parauzji, w jej wąskim znaczeniu, ale będzie ono również proklamowane aż do końca tysiąclecia, jak już była wzmianka w pierwszej części. Słowo restytucja, z angielskiego restitutio, w polskim najzwyklejsze słowo pod słońcem, naprawienie, przywrócenie do pierwotnego stanu rzeczy wcześniej zdewastowanych, zepsutych. Mając na uwadze człowieka jako przedmiot restytucji, to musimy po pierwsze uznać, że on posiadał taki stan doskonały, lepszy od dzisiejszego. I po drugie, że on ten stan utracił. I po trzecie, że on do tego stanu będzie ostatecznie przywrócony. Słowo Boże naucza nas, że człowiek był stworzony istotą doskonałą, na obraz i podobieństwo Boże. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomonowego, 7 rozdziale, werset 29. Stworzył Bóg człowieka dobrego, ale oni udali się za rozmaitymi myślami. A więc widzimy, że człowiek upadł, począwszy od złych myśli, ponieważ zawsze każdy grzech rodzi się w naszych umysłach. To określenie obraz i podobieństwo Boże oznaczają fizyczną, umysłową, moralną i religijną doskonałość człowieka, zdolnego panować nad prawami natury, które umożliwiły mu władzę i panowanie nad światem, a także i nad jego stworzeniami. Człowiek, istota doskonała, prawa i święta, z wolną wolą i z brakiem doświadczenia, postawiony na próbę w ogrodzie Eden, okazał się słaby i dopuścił się nieposłuszeństwa i grzechu. Pogwałcił sprawiedliwość, tracąc tym samym życie i wszystkie przywileje z tym związane dla siebie i dla nas wszystkich jako jego potomstwa. Z tej drogi przyczyny całej ludzkości, całej populacji ludzkiej przyszło przez ponad 6 tysięcy lat żyć w degradacji, niesprawiedliwości i grzechu, ostatecznie prowadzącym do stanu śmierci. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdział, a werset 23, że karą za grzech jest śmierć. Bez wątpienia, drodzy, że Bóg mógł zapobiec upadkowi Adama, ale skoro tego nie uczynił, to powinno to być dla nas wystarczającym dowodem, że Bóg w związku z tym miał dobre zamierzenie, aby to nieszczęście zamienił na wieczne dobro człowieka. Panowanie zła, niesprawiedliwości i rządów szatana przez ten określony 6 tysięcy lat w kontraście z błogosławionymi warunkami i rządami Chrystusa w tysiącleciu pozwolą człowiekowi na wyrobienie sobie jasnego i zdecydowanego poglądu co do potrzeby unikania i nienawidzenia zła oraz szczerego pragnienia restytucji. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a werset 19 do 22 czytamy takie myśli. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie marności jest poddane, niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. Pod nadzieją, że i samo stworzenie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały Dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Otóż, drodzy bracia i siostry, nie sposób nie podkreślić tego faktu, że te wielkie błogosławieństwa związane z powrotem do utraconej doskonałości i wiecznego życia, na jakimkolwiek poziomie wypływają one z wielkiej ofiary okupu, która jako jedyna we wszechświecie była zdolna zaspokoić sprawiedliwość Bożą, stając się dokładnym ekwiwalentem za Adama i wszystkich nas. To obywatelstwo byłoby niesprawiedliwością ze strony Boga, gdyby On podarował karę Adamowi przed przyjściem naszego Pana na świat i złożenia tego okupu.
ale byłoby też niesprawiedliwością ze strony Boga, gdyby On pozbawił nas restytucji, kiedy nasz Pan przyszedł na ten świat i zapłacił cenę za Adama i jego przestępstwo. Ofiara Jezusa na Kalwarii dostarczyła upadłej ludzkości szansę na odzyskanie wiecznego życia. Ta szansa otwiera się, drodzy, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, że w naszyjach Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. A również apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a werset drugi powiada, że On jest ubłaganiem, czyli zadośćuczynieniem za grzechy nasze, czyli Kościoła. Ale nie tylko za grzechy nasze, ale i za grzechy wszystkiego świata. I bez względu na to, jak nauczają różni nauczyciele religijni, czy różne denominacje chrześcijańskie, okup złożony przez naszego Pana jest okupem za wszystkich członków rodziny Adamowej. Ta szansa, choć tak niezwykła i cenna, to jednak niewielu z niej dotychczas skorzystało. Zauważmy, że miliardy pogan żyjących poza Izraelem, a później poza chrześcijaństwem, do dziś nie uczestniczą w tej sposobności. Jak to czytamy, drodzy, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, a werset 12, apostoł powiada następujące słowa. I żeście byli na on czas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie. A więc także, drodzy, miliony Żydów, którzy pomarli przed Chrystusem, doznawali oni jedynie co roku typowego pojednania za grzech i niemożności wypełnienia prawa mojżeszowego, za które mieli obietnicę otrzymania życia wiecznego. Także Żydzi żyjący w wieku mieli przez zupełne zaślepienie i ukrzyżowanie Mesjasza nie skorzystali z tej wielkiej szansy przygotowanej przez Boga. Te powyższe fakty pozwalają nam, drodzy, zrozumieć, że bez prawdziwej mocy zbawczej udzielonej nam przez Boga człowiek nigdy nie byłby w stanie powrócić do utraconego raju, a także i stanu doskonałości. To też Bóg naznaczył dzień, w której obecności naszego Pana, że obecny ogień zła i doświadczeń obecnego czasu będzie wychłodzony. Władca tego świata będzie związany i uwięziony, a wspaniała szansa restytucji staje się dostępną dla wszystkich narodów świata. I Słowo Boże o tym nas zapewnia w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale od 19 do 21 wersetu czytamy dobrze znane nam słowa. Przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby nie były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od publiczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Drodzy bracia i siostry, ten odczytany ustęp Pisma Świętego i wiele innych wyraźnie świadczą, że dzieło restytucji będzie warunkowe i uzależnione od pokuty, wiary i posłuszeństwa. Te rzeczy były potrzebne i właściwe nie tylko w wieku Ewangelii, ale będą one także potrzebne i właściwe w okresie tysiąclecia. Ponieważ życie wieczne nie będzie obowiązkiem ani przymusem, jak to niektórzy nauczają, na przykład uniwersaliści, powiadając, że tak, Adamie, nikt się nas nie pyta, czy my chcemy umrzeć, czy nie, musimy umierać, kiedy przyjdzie właściwy czas, tak oni powiadają, że nikt się nie będzie pytał, czy chce ktoś żyć, czy nie, ale będzie musiał żyć. Otóż, drodzy, nie jest to właściwa nauka. Życie będzie przywilejem, dlatego człowiek musi okazywać skruchy i punktować, dowodząc, że w tym obecnym stanie niedoskonałości i zła, doświadczeń jest mu źle, że on z całego serca pragnie
racji zbawienia i że robi wszystko, co tylko może, aby je osiągnąć. Także drogi wiara nie będzie ona taką, jaką posiadał Kościół wieku Ewangelii, która była przeciwieństwem widzenia, ale będzie to wiara opierająca się na sprawdzalnych dowodach, jako na początku okazywał apostoł Tomasz, gdzie czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, a werset 29 następujące słowa, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus powiada: Tomaszu, że ujrzałeś mnie, to uwierzyłeś, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mamy tutaj mowę o dwóch rodzajach wiary, opartą na widzeniu i pozbawioną tego widzenia. Również drodzy, posłuszeństwo, przez które świat dostąpi restytucji, nie będzie tym samym, jakie dziś okazują poświęceni pańscy, ponieważ w obecnych warunkach doskonałe posłuszeństwo nie jest możliwe ani też osiągalne. Dlatego uzupełniane jest ono zasługą Chrystusową. Ale w czasie restytucji wielki pośrednik nowego przymierza będzie wymagał posłuszeństwa bliskiego doskonałości. I w miarę postępującej naprawy człowiek będzie się stał rzeczywiście sprawiedliwym i doskonałym. Aż dopóki nie osiągnie tych wartości, które przy końcu tysiąclecia będą od niego wymagane, aby okazał się godny wiecznego życia. Drodzy braterstwo, narzędziem, przez które świat dostąpi restytucji, będzie prawda. I to nie ta prawda tylko, która jest zawarta dzisiaj w naszych Bibliach. Ponieważ będą spisane jeszcze nowe księgi, pojaśniające tą wspaniałą dzisiejszą księgę. I tak Stary Testament, jak i Nowy Testament, będą one bardzo jasno świecić. Ta prawda będzie wyjaśniona z poprzednich 6 tysiącletnich dni. I w tym 7 tysiącletniego dnia będzie ona w sposób szczególny, 7-krotnie jaśniej świecić, aniżeli świeciła ona dotychczas. Proroctwo Izajasza mówi nam w 30 rozdziale następujące wspaniałe słowa. Prorok Izajasz, 30 rozdział, a werset 26, czytamy takie to słowa. Światłość też miesiąca będzie jako światłość słoneczna, a światłość słoneczna będzie w 7 razy jako światłość 7 dni. Dnia, którego zawiąże Pan złamanie ludu swego, a ranę zbicia jego uleczy. Drodzy bracia i siostry, mamy również powiedziane z tego samego proroka, że wiedzą napełniona będzie ziemia, jako morze wodami napełnione będzie. Bywa. Otóż, drodzy bracia i siostry, będzie wielka radość z tego powodu, kiedy ludzkość pozna, jak sprawiedliwe i wspaniałe są drogi pańskie. Jak sprawiedliwe one są. Nikt nie będzie dąsał się na Boga, że on jest niesprawiedliwy, jak to dzisiaj niektórzy powiadają, ale wszyscy zrozumieją i powiedzą: tak, to było słuszne, właściwe. Nam się to dzisiaj serdecznie przydaje, że poznaliśmy zło i będziemy wiedzieć i wiemy dzisiaj, co znaczy wspaniałe dobro przygotowane przez Boga. Radość będzie ogromna, która jest zapisana w 51 rozdziale proroctwa Izajasza, a wiersz 11 czytamy takie słowa. A tak ci, których odkupił Pan, niech się nawrócą i przyjdą do Syjonu ze śpiewaniem, a wesele wieczne niech będzie nad głową ich, wesela i radości niech dostąpią, a niech uciecze smutek i wzdychanie. Drodzy braterstwo, przyłączę się do tej zachęty psalmisty, a także mojego poprzednika. Śpiewajmy tą wspaniałą pieśń, to posłannictwo o restytucji, które jest dzisiaj bardzo na czasie, aby wszystek świat poznał tą wspaniałą prawdę, abyśmy mogli radować się razem z nimi w przyszłości, kiedy nastąpi ten wspaniały czas błogosławieństw pańskich, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne, którego Wam serdecznie wszystkim życzę i sam również tego pragnę. Dziękuję za uwagę.
pieśń Baranka. Usłyszy nam brat Piotr Kucharski. Prosimy brata. Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Zanim przejdę do omawiania tematu, chciałbym Wam przekazać chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zborów, których miałem przywilej obsługiwać. Wszyscy zgromadzeni tam bracia prosili, abym przekazał Wam życzenia obfity łaski i błogosławieństw Bożych. Temat, jaki przypadł mi w udziale, abyśmy wspólnie go rozważyli, to temat drugiej symbolicznej trąby, a mianowicie pieśń Baranka. Za podstawę do tego tematu posłużą nam również słowa zapisane w Piśmie Świętym, zacytowane już przed mojego przedmówcę, Księga Objawienia, 15 rozdział, 3 wiersz. Czytamy tam takie słowa. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Święty. A więc temat, jaki mamy teraz omówić, to rzeczywiście wielkie i dziwne sprawy naszego Stwórcy. Ta druga symboliczna trąba to posłannictwo Pisma Świętego o wyborczym zbawieniu, lub inaczej mówiąc, o zbawieniu w wysokim powołaniu w wieku Ewangelii. Ta doktryna o boskim zbawieniu jest głównym tematem Nowego Testamentu, podobnie jak doktryna o zbawieniu z wolnej łaski jest głównym tematem Starego Testamentu. Gdy mówimy, że doktryna jest głównym tematem którejś części Słowa Bożego, to nie rozumiemy przez to, że ona jest jedynym tematem, ponieważ w obydwu dwóch częściach Słowa Bożego są nauki i wzmianki o tych dwóch zbawieniach. Celem boskiego zbawienia w wysokim powołaniu było wybranie nasienia Abrahama w celu błogosławienia wszystkich narodów ziemi. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, 17 i 18 wierszu czytamy takie słowa. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie, jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi. Główną częścią nasienia Abrahama jest Chrystus i jego oblubienica. Natomiast niższą częścią jest klasa wielkiej kompanii. Te dwie klasy, klasa małego statka i klasa wielkiej kompanii, tworzyły Kościół pierworodny. I czytamy w słowach apostoła Pawła zapisanych w liście do Żydów w 12 rozdziale i 23 wierszu takie słowo. List apostoła Pawła do Żydów, 12 rozdział, 23 wiersz. Do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych. W greckim występuje słowo eklezja, to znaczy kościół pierworodny. A więc te dwie klasy, klasa małego statka i klasa wielkiej kompanii, tworzyły kościół pierworodny. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi, że te dwie części nasienia Abrahama to synowie i córki Boga. W drugim liście do Koryntów, w 6 rozdziale, 17 i 18 wierszu czytamy takie słowa. Przetoż wynijcie w pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie,
kapłaństwo, które skończyło się śmiercią Jego na krzyżu. Dla Kościoła w ograniczonym sensie rozpoczęło się, gdy Jezus spośród swoich uczni powołał 12 apostołów. Otrzymali oni wówczas wstępne namaszczenie Duchem Świętym, a taką informację znajdujemy w Piśmie Świętym w Ewangelii według świętego Łukasza w 13 rozdziale, gdzie jest mowa, że nasz Pan wybrał spośród uczni 12 i nazwał ich apostołami. Natomiast ta sama Ewangelia, 10 rozdział i 20 wiersz, mówi nam takie słowa. Wszakże nie radujcie się z tego, że się wam duchy poddawają, ale raczej radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebieście. A więc od tego momentu otrzymali oni wstępne namaszczenie Duchem Świętym i byli w stanie razem z naszym Panem głosić wesołe posłannictwo zbawienia wysokim powołaniom. W pełnym tego słowa znaczeniu to posłannictwo rozpoczęło się od chwili chrztu Duchem Świętym w Dzień Pięćdziesiątnicy. Opis tego wydarzenia mamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 1 i 4 wierszu. Wtedy to wszyscy zostali spłodzeni z Ducha Świętego i od tego czasu stali się nowymi stworzeniami. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów w 5 rozdziale i 17 wierszu mówi tak. Przepraszam, 2 do Koryntów, 5 rozdział, tak, 17 wiersz. A tak, jeśli kto jest w Chrystusie, nowy jest stworzenie. Zbawienie wysokiego powołania trwało przez cały wiek Ewangelii, aż do skompletowania tych dwóch klas wybranych, lecz w drugorzędnym znaczeniu wyboru innych klas przed tysiącletniego nasienia Abrahama, a więc trwa nadal i będzie trwało aż do otwarcia drogi zbawienia z wolnej łaski przed nowym przymierzem. Nasuwa się więc pytanie, drodzy bracia i siostry, w jaki sposób ktoś mógł stać się uczestnikiem wysokiego powołania, czy mieć udział w wyborczym zbawieniu w wieku Ewangelii. Na to pytanie znajdujemy odpowiedź również w słowach apostoła Pawła, które są zapisane w 1 liście do Koryntów, w 1 rozdziale i 30 wierszu. List apostoła Pawła do Koryntów, 1 rozdział, 30 wiersz. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i wyzwoleniem. A więc apostoł Paweł informuje nas, że dzięki łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem, stał się on również takim w stosunku do nowych stworzeń i wtedy oni mogli poświęcić się Bogu na służbę i mieć udział w wysokim powołaniu. Pierwszym krokiem zbliżenia się do Boga było i jest nadal wiara w Boga jako dawcę wszelkiego dobrego i doskonałego daru. I czytamy w liście do Żydów w 11 rozdziale i 6 wierszu takie słowo. List apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział i 6 wiersz. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg
wszyscy ludzie są pod przekleństwem grzechu i śmierci i dlatego wszyscy wobec Boga są umarłymi, bez prawa do życia i w stanie nieprzyjaźni z Bogiem. Również informuję, że można dostąpić społeczności z Bogiem i że ta droga prowadzi dalej przez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. W ten sposób Jezus stawał się mądrością każdemu wierzącemu. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział i 15 wiersz potwierdza nam te słowa. Następnym krokiem przybliżenia się do Boga to pokuta, która jest również określona przez apostoła Pawła w 2 liście do Koryntów w 7 rozdziale 9 i 10 wierszu. Czytamy następujące słowa. Jednak teraz weselem się nie dlatego, żeście zasmuceni byli, ale żeście zasmuceni byli ku pokucie, albowiem byliście zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie szkodowali przez nas, albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu. Występuje tam greckie słowo metanoia, a ono oznacza zmianę umysłowej i moralnej postawy wierzącego w stosunku do grzechu i do sprawiedliwości. Oznacza ona również odwrócenie się od grzechu, a zwrócenie się ku sprawiedliwości. I wiemy, że pokuta obejmuje 7 elementów, czy 7 kroków w stosunku do grzechu. Pierwszy krok – umysłowe przekonanie o grzechu. Drugi – serdeczny żal za grzech. Trzeci krok – nienawiść do grzechu. Czwarty – zaniechanie grzechu. Piąty – wyznanie tego grzechu przed Bogiem. Szósty – zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. I 7 krok pokuty – opozycja wobec grzechu. Następnie należało rozwinąć 3 elementy, czy też 3 kroki w stosunku do sprawiedliwości. Pierwszym takim krokiem było umiłowanie praktykowania sprawiedliwości. Drugim praktykowanie sprawiedliwości, a trzecim bój o sprawiedliwość. Po tych krokach skierowanych do Boga, Chrystus jako nauczyciel wskazuje wierzącemu drogę społeczności z Bogiem przez Jezusa. A nasz Pan Jezus Chrystus w swoich słowach w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a 6 wierszu mówi: ja ci jest ta droga. A więc nasz Pan Jezus Chrystus był tą drogą i każdy, kto uwierzył w zbawienną moc zasługi Chrystusa, dla niego Jezus stał się sprawiedliwością. Potwierdzenie tych słów znajdujemy w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 23 do 26 wiersza. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostają mi chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które stało się w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem, poprawnie ubłaganią, przez wiarę we krwi Jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej, przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w pobłażliwości Bożej. Wówczas wierzący otrzymywał próbne usprawiedliwienie przez wiarę, lub inaczej mówiąc, otrzymywał próbne przebaczenie grzechów. Następnie otrzymywał próbne przypisanie sprawiedliwości Chrystusa oraz próbny pokój z Bogiem. Na tej podstawie wierzący mógł poświęcić się Bogu, a więc mógł złożyć ofiarę godną przyjęcia przez naszego Boga, a
bracia, przed litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Brat Bacik szeroko omówił ten tekst. Zdajemy sobie sprawę, drodzy bracia i siostry, że właśnie przez taką ofiarę wszyscy wtedy poświęcający się i obecnie mogą złożyć Bogu ofiarę żywą, przyjemną i rozumną. W okresie wieku Ewangelii wszyscy, którzy tak czynili, otrzymywali wyższy stopień pokoju Bożego i pokoju Chrystusowego, otrzymywali oni pokój umysłu i serca, a o tym pokoju mówi również nasz Pan w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale i 27 wierszu. Pokój mój zostawuję wam, pokój on mój daję wam, nie jako daje świat, ja wam daję. A więc ten pokój był dany wszystkim wtedy poświęcającym, ten pokój jest również oferowany i nam. Następnym krokiem w czasie otwarcia wysokiego powołania było ożywienie usprawiedliwienia osoby poświęcającej się. Co oznaczało to ożywienie? Ono oznaczało zmianę przypisania zasługi Chrystusa z próbnego na aktualny. Wtedy Bóg przyjmował ofiarę poświęcającej się osoby i ożywiał jej usprawiedliwienie. Apostoł Paweł w liście do Efezów w 2 rozdziale i 5 wierszu potwierdza nam te słowa. List apostoła Pawła do Efezów. 2 rozdział i 5 wiersz. Gdybyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem. Bóg wtedy przyjmował ofiarę osoby poświęcającej się i ożywiał jej usprawiedliwienie. Oznaczało to, że aktualnie uwalniał ją spod wyroku Adamowego. I wtedy poświęcony był przeniesiony z śmierci do życia, jak mówi nam również to te słowa nasz Pan w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 24 wierszu. Oznaczało ono aktualne przebaczenie grzechu, a więc aktualne postawienie na próbie do życia. Apostoł Paweł również potwierdza nam te słowa w 2 liście do Kolosensów w 13 rozdziale. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzeżce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. A więc od tego momentu wszyscy wtedy przyjęci przez Boga mieli przypisane aktualne usprawiedliwienie, a więc byli postawieni na próbie do życia. Dla tych, co mieli to aktualne przypisanie zasługi Chrystusa, niewierność, świadomy i dobrowolny grzech był grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a skutkiem takiego grzechu była druga śmierć. Dalszym etapem zbawienia w wysokim powołaniu było spłodzenie z Ducha Świętego. Było to udzielenie zarodka duchowej istoty przez akt spłodzenia, a to oznaczało, że w tej osobie, w umyśle tej osoby, następowało wszczepienie duchowych zdolności umysłu w organy mózgu i ta osoba mogła zrozumieć głębokie rzeczy duchowe. Drugi element to wzbudzenie nowej duchowej woli. A więc osoba poświęcająca się Bogu otrzymywała pragnienie i chęć służenia Bogu
i podporządkowania swojej woli Jego woli. Ona również otrzymywała nowy duchowy charakter, nowe uczucia i zalety, które były rozwijane przez ćwiczenie umysłu. Od tego czasu od momentu spłodzenia z Ducha Świętego trwał rozwój nowego stworzenia. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w 5 rozdziale i 17 wierszu podaje takie myśli. Drugi list apostoła Pawła do Koryntów, 5 rozdział i 17 wiersz. Ale tak, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowymi stały. Dla osób spłodzonych z Ducha Świętego, nasz Pan Jezus Chrystus stawał się więc uświęceniem, ponieważ przez swoją doskonałą zasługę uświęcał ich niedoskonałe człowieczeństwo. I od tego czasu mogli służyć Bogu z innymi chęciami, innymi pragnieniami i w innym celu. Apostoł Paweł również potwierdza nam tą informację w liście do Żydów w 10 rozdziale i 10 wierszu. Przez którą to wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczyniony. Od tego momentu więc nasz Pan Jezus Chrystus stawał się uświęceniem i wszyscy, którzy poświęcali się Bogu na służbę, zostali uzdolnieni, by pozostać martwymi dla siebie i świata, a ożywianymi dla Boga i dla Chrystusa oraz dla spraw duchowych. W rozwoju nowych stworzeń było 7 etapów lub 7 stopni. Pierwszy etap – spłodzenie z Ducha. Drugie – ożywienie duchowe. Trzeci etap – wzrost w łasce i w służbie. Czwarty etap – wzmocnienie w każdej zalecie i uczynku. Piąte – zrównoważenie wszystkich zalet. Szósty – skrystalizowanie charakteru. A siódmy – narodzenie z Ducha przy zmartwychwstaniu. I tak możemy, drodzy bracia i siostry, powiedzieć, że Kościół w swoim zmartwychwstaniu zmartwychwstał jako istoty duchowe w boskiej naturze w stanie nieśmiertelnym. Natomiast klasa wielkiej kompanii jako istoty duchowe w stanie nieskazitelnym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów również podaje nam informacje na ten temat. Pierwszy list do Koryntów, 15 rozdział, 54 wiersz. A gdy to, co jest skazitelnego, przeoblecze nieskazitelność i to, co jest śmiertelnego, przeoblecze nieśmiertelność, wtedy się wypełni ono słowem, które napisane, połkniona jest śmierć zwycięstwa. Podobnie, drodzy bracia i siostry, dla wszystkich poświęconych, którzy starali się i starają się wypełniać śruby swojego poświęcenia, Chrystus jest uświęceniem, choć w nieco mniejszym zakresie. On jest mocą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale 16 wierszu potwierdza nam te słowa, że wszyscy poświęceni zostali poświęceni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. List apostoła Pawła do Rzymian, 1 rozdział, 16 wiersz. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. A więc nasz Pan Jezus Chrystus, Jego zasługa była mocą każdemu.
wyzwoleniem przez swoje słowo, przez ducha i opatrzności, a to wyzwolenie było efektywne w przypadku wyzwolenia się z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Posłannictwo zbawienia wieku Ewangelii zawiera nie tylko naukę o wyborze i rozwoju nowego stworzenia, ale także jego organizację, a więc organizację jako Kościoła lub ciała Chrystusowego, ponieważ przez tą organizację mogli rozwijać się wszyscy członkowie ciała Chrystusa. Również to posłannictwo zawiera w sobie porządek i karłość w zgromadzeniu, które było nieodzowne, aby wszyscy bracia w tym zgromadzeniu mogli rozwijać się jako osoby poświęcone Bogu, a szczególnie jako nowe stworzenie. To posłannictwo również zawiera dyscyplinę nowego stworzenia, bez której nie można było rozwinąć żadnej zalety charakteru. To posłannictwo również mówi o miłości, mówi również o odpoczynku z wiary, o próbach charakteru i również o chrzcie w śmierci Chrystusa, a więc zupełnym poświęceniu się Bogu na służbę. To posłannictwo również zawierało zobowiązania wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. To posłannictwo zawierało również i zawiera wiele innych pokrewnych doktryn i obietnic, które nie można omówić w tak krótkim czasie. Te nauki zostały obszernie wyjaśnione i wytłumaczone przez pastora Lassona w 6 tomie pod tytułem Nowe Stworzenie. Pastor Lasson opisał te wszystkie elementy prawie w 800 stronach, na 800 stronach, podając wyczerpujące informacje na temat posłannictwa zbawienia wieku Ewangelii. A więc, drodzy bracia i siostry, ta druga, symboliczna trąba, pieśń Baranka, czyli posłannictwo o zbawieniu w okresie wieku Ewangelii, o zbawieniu wyborze, było wspaniałym posłannictwem, które karmiło wszystkich ludzi wtedy poświęcających się Bogu na służbę. To posłannictwo również jest elementem odżywiającym nasze poświęcenie, ponieważ jesteśmy w stanie odczuwać wielkie błogosławieństwa wypływające z tego wspaniałego posłannictwa. Jest to wspaniała Ewangelia, wspaniała nowina, która również może być głoszona bardziej zaawansowanym, będzie ona aktualna po wszystkie wieki. Oddajmy więc, drodzy bracia i siostry, Bogu chwałę za tak wspaniałe posłannictwo skierowane w okresie wieku Ewangelii, za tak wspaniałe posłannictwo, które jest dla nas zrozumiałe, które jest pomocne w naszym poświęconym życiu. Niechaj to posłannictwo ożywia nas, abyśmy my również, podobnie jak nasi poprzednicy, mogli poświęcać się Bogu na służbę, rozwijać zalety charakteru, a w przyszłości, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne i współudział w głoszeniu tego posłannictwa. Tych błogosławieństw ja wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę, sam również ich pragnę i dziękuję za uwagę.